Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj środę, to jest 20. dzień marca, to jest połowa piątego tygodnia Wielkiego Postu, jesteśmy już bardzo blisko, zostaną de facto tydzień do, do początku tydłu paschalnego, już bardzo, bardzo blisko, no tydzień z kawałkiem, w sensie z okładem. Zapraszam, czołóweczka, jedziemy! Moi drodzy, moi mini, moi kochani, pojawia się dzisiaj kolejny nowy autor. Chyba go jeszcze nie było. Dzisiaj Jan Klimak. Chyba że był, już nie pamiętam, ale chyba go nie było. Posłuchajcie, proszę, jego zdania. Początkiem wewnętrznego pokoju jest oddalenie wszelkiego zamętu, który wprowadza zamieszanie w głębi duszy. Końcowy jego punkt zaś to wyzbycie się lęku w obliczu wszelkich zamętów i pozostawanie wśród nich niewzruszonym. Co to za zdanie w ogóle jest, koalicja? to jest za gość? Niesamowity. Mówi tak. Początkiem dobrego myślenia o rzeczywistości, dobrego myślenia o tym, co cię spotyka, jest takie coś, że oddalasz od siebie wszelki zamęt. Czyli, mówiąc krótko, zanurzasz się w modlitwie, zanurzasz się w byciu z Panem Bogiem, mówisz Panie Boże, nie chcę się tym wszystkim tak strasznie przejmować, nie chcę, żeby mnie te różne doświadczenia życiowe, trudy, jakieś zmagania, słabości, wyzwania, żeby mnie to po prostu zagarnęło. Nie, Panie Jezu, oddalam to od siebie, nie chcę, żeby to najlepiej, żeby tego nie było, a nawet jeżeli jest, to ja o tym nie pamiętam. Jestem teraz tylko z tobą. Uwaga, skutkiem takiego postępowania jest to, że potem mimo że masz zamęt wszędzie dookoła, to samoczynnie zachowujesz pokój. Czy dzieje się dokładnie to, co chciałeś oddalić? Czy chciałeś, żeby nie było żadnego zamętu? A on mówi, skutkiem jest to, że potem wszelki zamęt będzie, a ty po środku tego zamętu jesteś taki no i? No i co z tego? Zobaczcie, jakie to jest w ogóle piękne, kochani. Że jakby y, skutek, nie tak, przyczyna staje się skutkiem, skutek staje się przyczyną. Nie wiem, jak to w nazwać. Ale de facto, starając się zachowywać w jakiś sposób, potem sprawiamy, że to zachowanie przestaje nam w ogóle przeszkadzać. Że to, co bardzo chcieliśmy oddalić, potem, kiedy jest, w ogóle nas nie rusza. Czyli nie musimy tego już oddalać. To jest bardzo piękne działanie Pana Boga. Że mówi, stara się właśnie żyć tak, jakby tego nie było, a to ci doprowadzi do tego, że mimo, że to będzie, to będzie tak, jakby tego nie było. To jest dokładnie to, 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 co chcemy osiągnąć, tylko jakby w odwrotny sposób. Kochani, tak, bardzo się warto uczyć takiej modlitwy. Mówię, to nie jest negowanie, jak Wam to już mówiłem wielokrotnie. To nie jest negowanie rzeczywistości, tylko nie pozwalanie, żeby rzeczywistość miała na ciebie za duży wpływ. Kochani, nie jesteśmy w stanie zmienić, mówiłem Wam to już tysiąc razy, nie jesteśmy w stanie zmienić okoliczności naszego życia. Niektóre oczywiście tak, to jasne, ale niektórych nie jesteśmy w stanie zmienić. Na ten moment. Kiedyś może będzie inaczej, ale bardzo często jest tak, że niektórych rzeczy, no nie da się po prostu zmienić w tym momencie. Bo coś masz, bo jesteś chory, bo masz rodzinę, bo masz coś tam i to się po prostu dzieje. Uwaga, ale to, jak to na ciebie wpływa, to możesz zmienić. Nie możesz zmienić tej okoliczności, ale to, co ona z tobą robi, na to masz wpływ. I dokładnie o tym mówi ten cytat. Ucz się mieć wpływ na to, jak, jaki ma na ciebie wpływ rzeczywistość, a wtedy nie będzie na ciebie miała żadnego wpływu, jako oczywiście skutek tego, jako coś, do czego dojdziesz. To będzie pewnego rodzaju proces, który do tego cię doprowadzi. Trudne, wiem, strasznie trudne, łatwo się mówi. Ojcze, kiedy się życie wali, to jak nie pozwolić, żeby miało to na mnie wpływ? Siadaj z Bogiem, oddalaj te rzeczy, zanurzaj się w Jego obecności i pozwól, żeby to on w tobie w taki sposób działał. Moi drodzy moi mili, tak to właśnie kończymy kolejny dzień, tak to jedziemy z kolejnymi mądrościami pustynymi. Jestem bardzo ciekawy, czy wam to wszystko pomaga, czy nie. Czasem mam takie trochę wrażenie oczywiście, nie z tego co tu mówię, tylko taki czasem jest odbiór takich rzeczy, że czasem myślimy sobie, to jest wszystko jakieś takie oddalone od rzeczywistości, ale koni nie, po prostu to my bardzo często... Jakby żyjemy na powierzchni. Ja to mówię też o sobie, kochani. Czasem jak czytam te różne zdania, to sobie myślę Boże, ja mam tu jakieś takie zwykłe problemy życiowe, oni mnie to prowadzą do jakichś takich nie wiadomo czego tam... Kto to tak żyje w taki sposób? Kochani, bardzo musimy się uczyć, że tak powiem, podnosić ten nasz poziom życiowy, nie tylko do takiej zwykłej, no właśnie, jak to mówimy, bieżączki, tak? Tylko do rzeczy ważnych, do, 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 do przekształcania serca. Mam nadzieję, że, kochani, że wam, to, że wam to jakoś pomaga. Yy, ściskam was bardzo, bardzo was, pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i widzimy się jutro w kolejnym naszym yy, spotkaniu. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem, błogosławię. Papa. Pa.